noc, kto stary gród. Jego początki sięgają pierwszego tysiąclecia. Kiedy w 1079 roku książę Władysław Herman przejął władzę, Płock stał się stolicą Polski. Tak jak dawniej, najważniejszym placem miasta jest Stary Rynek. Płocki ratusz projektował Jakub Kubicki, twórca warszawskiego Belwederu. Po powstaniu listopadowym w tym gmachu odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego. Co dzień w samo południe na ratuszowej wieży ukazują się Władysław Herman, jego syn Bolesław Krzywousty i trębacz w mundurze strażników miejskich. Najpierw słychać hejnał grany na cztery strony świata. Po nim następuje scena pasowania na rycerza. Faktycznie działo się to w Płocku, na dziedzińcu Zamku Książęcego. Z ratuszowej wieży w plątaninie staromiejskich ulic wypatrzyłem Tumską, zamienioną w reprezentacyjny deptak. Przy nim w odremontowanej kamienicy w stylu secesji ulokowano Muzeum Mazowieckie, które prawie pół wieku temu zorganizowało pierwszą w Polsce prezentację secesji, sztuki przełomu XIX i XX wieku. Niebywałe powodzenie wystawy sprawiło, że płocka placówka zajęła się nią na dobre. Kapelusz, szal i inne drobiazgi rozrzucone tu i ówdzie świadczą o osobistym charakterze buduaru. Tu pani odpoczywała i relaksowała się. Tutaj też odbywała popołudniowe spotkania towarzyskie. Dlatego buduar urządzano meblami właściwymi dla salonów, choć nieco skromniejszymi. Panie ze sfer miały swój dzień przyjęć, o czym informowały znajomych na początku sezonu. Poza wizytami i rewizytami oczekiwano od nich organizowania całego życia codziennego i rodzinnego. Nic dziwnego, że część kobiet powiedziała dość i się wyemancypowała. Płockie Muzeum ma jeszcze jedną specjalność obok secesji – Art Deco. Art Deco znaczy sztuka ozdabiania. Jej twórcy zajęli się projektowaniem przedmiotów użytkowych z myślą o produkcji taśmowej. Ale masówka kłóciła się z perfekcyjnym wykonaniem, do którego jednocześnie dążyli. Meble takie jak eksponowany kredens, intarsjowany masą perłową i 18 gatunkami drewna, nie mogły być ani tanie, ani szeroko dostępne. Trzy piętra pełne sztuki z dwóch minionych wieków. Żeby wszystko dokładnie obejrzeć, trzeba godzin. Panorama Płocka z Zawisły. Za mostem na Wiślanej Skarpie mieści się najliczniej odwiedzane miejsce Płocka – świat pełen egzotyki. Żyje w nim ponad 350 gatunków zwierząt, w tym wiele rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Ogrody zoologiczne stały się ratunkiem dla żyraf Rothschilda, hipopotama karłowatego i słonia indyjskiego. To dziwne, ale kształt jego ucha przypomina kontur Azji – a słoń afrykański ma ucho jak Afryka. Pingwiny mieszkają w skalnych grotach, a wychodzą z nich wprost do wody, w której mogą pływać do woli. Dla porównania smutna pamiątka przeszłości. Pół wieku temu zwierzęta w ogrodach zoologicznych mieszkały w takich klatkach. Zwiedzając dzisiejsze wybiegi, trzeba przyznać, że mieszkają luksusowo. Wstąpmy teraz w progi Mała Chowianki, najstarszej polskiej szkoły trwającej nieprzerwanie w tym samym miejscu. Na przestrzeni dziejów gmach rósł i dostojniał. Wchłonął nawet kościół świętego Michała, od którego wszystko się zaczęło. Wspaniałe uczucie. Wędrować szkolnymi korytarzami przez wieki. Dosłownie. Te mury zbudowano za jezuitów w XVIII stuleciu, ale wystarczy zejść kilka stopni w dół, by zobaczyć relikty architektury romańskiej i gotyckiej, pamiętające benedyktynów, a potem kanoników regularnych, którzy wówczas prowadzili szkołę.
Powołano ją roku pańskiego 1180 przy kolegiacie ufundowanej przez Dobiechnę, wdowę po wojewodzie Wojsławie. Zapytacie, skąd ta paradna szata na grzbiecie włóczy kija? Ano z szacunku dla najświętszych miejsc Płocka, które przed nami. Budynek Muzeum Diecezjalnego skrywa skarby polskiej historii, przed którymi klękać trzeba. Oto blisko 900-letnia Biblia Płocka, z mozołem przepisywana benedyktyńską ręką w tutejszym skryptorium. We wrześniu 1939 wywieziono ją do Niemiec, jednak szczęśliwym zbiegiem okoliczności wróciła na swoje miejsce. Duża sala to wszelkich pamiątek przeszłości skarbnica. Są tu szaty liturgiczne, figury świętych, ceramika i szkło. Są wykopaliska z początków naszej państwowości i jest też coś dla waszeci. No i jak tu, panie bracie, z tak pospolitym pasem przy tak bogatej kolekcji stawać? Jest ich ponad 100. Pasy kontuszowe do XIX wieku były ozdobą polskiego stroju. Te pochodzące z Persjarni Słudzkiej kosztowały fortunę, równowartość 6 dobrych koni. Godna podziwu jest też szafa, zaprojektowana specjalnie dla płockiej kolekcji. Święty Walenty błogosław. W hermie umieszczone są relikwie tego biskupa i męczennika, którego obwołano patronem zakochanych. W muzealnym skarbcu wszystko lśni złotem, ale po stokroć cenniejsza jest kultowa i historyczna wartość tych zabytków. Oto kielich z pateną ufundowany przez księcia Konrada Mazowieckiego, tego, co to nam krzyżaków na grzbiet sprowadził. Relikwiarz Fundacji Kazimierza Wielkiego zawiera czaszkę świętego Zygmunta, patrona miasta. Na hermę nałożono złotą koronę, podarowaną katedrze przez któregoś z władców, ponoć najstarszą z zachowanych koron polskich. Romański, gotycki i renesansowy, 3 style w jednej katedrze. Wzniósł ją z kamiennych ciosów biskup Aleksander z Malon. On też zamówił w magdeburskiej ludwisarni romańskie arcydzieło, zwane Drzwiami Płockimi. Składają się z 48 płyt z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne. W XV wieku skarb ów został zrabowany i wywieziony do Nowogrodu. Nigdy już stamtąd nie wrócił. Za naszych czasów wykonano replikę tych drzwi. W świątyni pełno jest płyt nagrobnych i epitafiów, bo to nekropolia biskupów i królów. Godzi się więc, by przed szczątkami władców Polski głowę skłonić. Kaplicę królewską oddziela od nawy ręcznie kuta krata. Za nią widać sarkofag z czarnego marmuru. Na płycie z łacińskim napisem „Władcy i dziedzice” umieszczono insygnia królewskie, koronę, miecz i berło. W podziemnej krypcie pod sarkofagiem spoczywają kości Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i kilkunastu książąt mazowieckich. Patrz, czuwaj i zawsze miej wiarę. Cokolwiek by losy zrządziły, jest Polska i będzie do końca, jeśli jej starczy Twojej siły.